Wybuchy w zachodnim Iranie. Przerażający dźwięk Reuters. Wybuchy w zachodnim Iranie. Przyczyna nieznana. Według lokalnych agencji prasowych i postów w mediach społecznościowych, w kilku miastach w zachodnim Iranie słychać było głośne wybuchy, ale ich charakter nie jest znany, informuje w niedzielę Reuters. Po kilku podobnych incydentach w ostatnich miesiącach władze informowały, że irańskie wojsko prowadzi niezapowiedziane ćwiczenia obrony przeciwlotniczej. Gubernator miasta Asadabad powiedział, że usłyszano, przerażający dźwięk, ale jego pochodzenie nie było jasne, podała półoficjalna Agencja Informacyjna Fars. Początkowo sądzono, że był to dźwięk burzy ze względu na warunki pogodowe, ale taka możliwość została wykluczona, powiedział urzędnik. Ludzie opuszczali swoje domy. Natężenie dźwięku w niektórych miejscach było takie, że drzwi i okna domów trzęsły się. A ludzie opuszczali swoje domy, podał serwis informacyjny Rokna na swoim kanale Telegram. Film opublikowany na Twitterze pokazał wybuchy, które wydawały się pochodzić z działka przeciwlotniczego. Reuters nie był w stanie zweryfikować materiału. Agencja wskazuje w tym kontekście na rosnące napięcia między Iranem a jego największym wrogiem Izraelem, podczas gdy Teheran prowadzi pośrednie rozmowy z Waszyngtonem o ratowaniu umowy nuklearnej z Iranu z mocarstwami światowymi z 2015 roku. Przywódcy izraelscy od dawna grozili akcją militarną przeciwko Iranowi, jeśli uznają dyplomację za ślepą uliczkę nie prowadzącą do pozbawienia Teheranu broni jądrowej. Republika Islamska twierdzi, że jej ambicje nuklearne są pokojowe.